Kazimierz Migielski po walce na gali ACB 29. Zadowolony z tego swojego pojedynku? Zadowolony, no. Tam nie do końca wszystko zatrybiło. Szczególnie było kilka wariantów w przebiegu tej walki, przynajmniej tej pierwszej rundy, tak. Ogólnie postawiłem sobie za cel nie dać się obalać, tak. No jak było widać, latałem tam po prostu po tej klatce, byłem rzucany, ale też może przez to, że za bardzo się nakręciłem i chciałem go gdzieś tam znokautować, przez to zasypiałem te nogi gdzieś tam, nie robiłem tych wyrzutów i musiałem później po każdym takim lataniu, upadaniu spokojnie sobie wstawać do góry i znów pracować. Ale też przewidywaliśmy, że on będzie na siłę próbował obalać, że się szybko spompuje i po prostu będzie łatwym celem, tak, w kolejnej, drugiej rundzie. Takie latanie, to rzeczywiście, to muszę przyznać, że w tej walce to aż szczególnie było widać, faktycznie troszeczkę ci zaproponował tutaj taki, że tak powiem, na wysokim poziomie walki. Jak to jest ze swojego punktu widzenia? To było trudne? Mówi, że tam gdzieś nie potrafiłeś się przy tym za bardzo obronić, ale trudna była to sprawa? Nie, tak naprawdę wyrywał mnie w ułamku sekundy w górę. W sumie był szybszy, jakiś taki dynamiczniejszy. Ja po prostu zasypiałem, gdybym odpowiednio szybko zareagował w momencie jego wchodzenia i wycofał nogi, to by tam nie było tego latania, tak? Byłbym z góry, poszedłbym do jakiegoś kończenia czy coś, tak? A po prostu ja tu zasypiałem, on mnie wyrywał i wtedy już w sumie nie miałem nic do gadania. Czekałem tylko na upadek. Ale ostatecznie odzyskałeś, że tak pozostańmy w tej terminologii, odzyskałeś głos. Na koniec to twoje było na wierzchu. To była jedna z akcji gdzieś tam trenowana przed tą walką? Gdzieś tam gdzieś to tam trenowałem, tak, ale skupiałem się jednak na innych elementach, właśnie bardziej na wycofaniu tych nóg. Chciałem iść do kończenia trójkątnego bądź właśnie anakondy, kiedy wycofam te nogi. To był taki w sumie ostatni element, gdzie jeśli mnie przewróci, to tam będziemy sobie pracować, tak, nie spinać się jakoś i czekać, może faktycznie jak będzie podmęczony, to ten trójkąt wejdzie i po prostu, no, udało się. Bardziej wykorzystałem chyba sytuację. No ale takie wykorzystanie sytuacji to oczywiście jak najbardziej pewnie satysfakcjonujące, nie ma co ukrywać. Jeśli chodzi o tą walkę, oczywiście wiadomo, przede wszystkim celem jest zwycięstwo, ale czy jakieś jeszcze dodatkowo tam był cel, coś tam, coś ta walka miała ci pokazać, coś mieliście z trenerem sprawdzić podczas tego pojedynku, no i jak ewentualnie dalej z ACB będzie wyglądała twoja współpraca? Nie, ogólnie jeśli chodzi o takie sprawy, nie, no, ja jestem zadowolony, tak, wyszedłem z zimną głową. Ogólnie tam już od 2-3 walk wychodzę na takim, powiedzmy, prawie pełnym luzie. Dzisiaj to jestem pewien, że 100% był luz i do tego jeszcze się dobrze w tym bawiłem, tak? Czasem jest tak, że rano wstaję i po prostu i sobie myślę, że nie wiem, no, co ja tu robię i tak dalej. Ten stres, taki dreszczyk emocji się robi, a kiedy już wychodzę, muzyka, bawię się tym i przyszedłem, naprawdę czułem się fenomenalnie. A co do dalszych występów na ACB, mam z nimi podpisany kontrakt na wyłączność, na 6 walk, więc myślę, że niedługo mnie tam jeszcze zobaczycie. A to będzie całkiem fajne zobaczyć jeszcze raz, bo to była bardzo ciekawa walka. Ty mówisz o tym stresie, który gdzieś tam delikatnie czasami się pojawia. Ja tak obserwując cię podczas ważenia, miałem wrażenie, że nie wiem, czy to też był stres, ale generalnie nie miałeś za bardzo ochoty uczestniczyć w tym wydarzeniu. Szybko załatwić wszystko i co, skupić się na walce już? No nie, no, ważenie to jest jednak inna sprawa. W dniu ważenia tak naprawdę to walka jest odległym jakimś tam zdarzeniem, gdzie w ogóle nawet ani razu o niej nie pomyślałem, bo przyjechałem już głodny, odwodniony, wiadomo, robiłem wagę i myślałem tylko o piciu, jedzeniu, a jak już przyszło co do czego, to praktycznie nic nie mogłem w siebie wsadzić, bo to wszystko, żołądek pokurczony, więc tak faktycznie z ważenia zawsze uciekam, mam ponurą minę i nie lubię tego etapu. Ale ten etap za tobą, kolejne zwycięstwo też za tobą. Ty trenujesz w Gracie Barałuć, między innymi z Marcinem Rogowskim oczywiście tam, no właśnie, te przygotowania, tamte treningi, jak oceniasz w ogóle klub? Klub? No oceniam jak najlepiej, tak, trenuję tam od prawie 6 lat, spełniam się tam, rozwijam się cały czas, z roku na rok, no, robię postępy. Teraz jeszcze doszedł do nas trener taki w sumie stójki, bo tak Marcin Norgowski, mieliśmy tam różnych kilku trenerów, tak, ale Zabor uważam, że ma taki najlepszy przekrój pod MMA, tak.
jest jeszcze młody, myślę, że tam jeszcze wiele musi się nauczyć, ale jest bardzo energiczny, tak, motywuje nas mega na treningach, daje nam ostro popalić, do tego właśnie są te elementy stójki, które wprowadza, to plusuje, akurat dzisiaj myślę, że mogłem go zawieźć, bo nie pokazałem mu tego wszystkiego, co robiłem na sparingach, no ale ogólnie jak najlepiej wszystko. Wybaczy trener, po tym zwycięstwie na pewno wybaczy. Słuchaj, tak zapytam cię z ciekawości, bo mówisz o tym, że tam rzeczywiście wszystko jakoś się rozwija, natomiast miał tu walczyć na tej gali Paweł Pawlak, on niedawno był waszym kolegą, już waszym kolegą klubowym nie jest. No właśnie, to jak Pawła Pawlaka, jego decyzja, jak oceniasz w ogóle to, co się stało z nim? Znaczy, Paweł Pawlak na pewno jest dalej moim kolegą, razem nawet pracujemy, tak. No a ogólnie, no co, no po prostu czasem w każdym klubie jakieś są tam transfery, czasem po prostu coś tam, ktoś się nie dogaduje. Ja nie zamierzam tego komentować, to jest nie moja sprawa. Wiem, że wszystko było dogadane, nie było żadnej tam raczej takiej złej krwi. Po prostu i tyle, no. Nie moja sprawa. Macie mistrzynię chociażby, macie byłą mistrzynię KSW, zawodniczkę UFC, teraz tam między innymi u siebie w składzie, Karolina Kowalkiewicz. To chyba dodatkowy jakiś tam taki bodziec, motywacja, jak się patrzy na kogoś, kto gdzieś tam szybciutko przewędrował te wszystkie stopnie, znalazł się teraz na tym najwyższym stopniu już prawie. No właśnie, jak to z Karoliną Kowalkiewicz jest? Dobrze się z nią pracuje, czy już trochę w głowę teraz w chmurach nosi, już sodóweczka? No, myślę, że Karolina jest wzorem dla nas wszystkich, tak? Ma chyba najlepszą psychikę do tego sportu, jest nieugięta, co no, osiągnęła już jak dla mnie prawie wszystko to, o czym zawsze marzyłem. Tak naprawdę też uczestniczę od początku jej kariery w przygotowaniach. Teraz może już rzadziej, bo jednak waży od niej sporo więcej, tak? Ale za to mój brat, który jest dużo młodszy, lżejszy, to on teraz jej towarzyszy w przygotowaniach i ja tam jej na pewno nigdy sodówka do głowy nie uderzy. Czyli pod dobrą opieką brata jest Karolina Kowalkiewicz, jeśli chodzi o klub. Super. Słuchaj, to tak na koniec jeszcze tylko cię zapytam. Wspomniałeś o tym, że osiągnęła coś, co ty też chciałbyś ewentualnie osiągnąć. UFC, to jest ten cel, do którego zmierzasz? Szczerze, po dzisiejszym wieczorze na razie o tym nie myślę. Byłem w sumie świadkiem naprawdę eleganckiej gali na wysokim poziomie. Brałem w niej udział, to był mój debiut. Zarobiłem w końcu godziwe pieniądze. Nie tak jak ostatnio. No, ogólnie powiem, no, na poprzednich galach walczących tak, zastanawiałem się po każdej walce, nawet jeśli była to wygrana, czy jest sens to robić, bo jednak tam, nie wiem, kiedy miałem te 19 lat, to myślałem sobie właśnie tylko było to UFC, ale jednak z wiekiem, kiedy przychodzi coraz więcej kontuzji, coraz więcej problemów, nie jesteśmy już dziećmi, trzeba się jakoś usamodzielnić. Zdałem sobie sprawę, że to nie jest tylko moje hobby, ale jest to też moja praca i tutaj organizacja ICB daje mi właśnie takie możliwości, że mogę się tym bawić, mogę zarabiać i wiem, że rozwijam się, tak? I jeśli dalej będę się rozwijał, to będą też naprawdę dobre pieniążki, tak? Więc na razie o UFC nie myślę po dzisiejszym wieczorze. A co zrobisz z tymi pieniążkami? Już myślisz, jeśli się odłożysz? Będziesz sobie oszczędzał na razie, czy jakaś drobna przyjemność? No, myślę teraz ogólnie chciałem kupić samochód, tak? Bo mam prawo jazdy od jakichś 2 lat, 3, 3, a samochodu dalej nie mam. A że dostałem bonusik, to myślę, że i starczy na samochodzik i na jakieś krótkie wakacje, tak, żeby odreagować. W końcu pojadę na jakieś wakacje po was. Poczekaj, wiesz co, żebym ja się nie pogubił. Dostałeś bonusik, powiedziałeś. Czyli po tej gali dostałeś już bonus, już to wiesz. Tak, dostanę bonusik. Dostaniesz bonusik. No to gratulujemy w takim razie tego bonusa jeszcze dodatkowo. Niech to będzie auto, które nie tylko pozwoli ci na te wakacje wjeżdżać, ale jak najszybciej na treningi się dostawać. A lubisz szybko jazdę samochodem? Tak zapytam się, ciekawe, lubisz się tam przemknąć? No, na razie w grach wideo się szybko ścigam. Dobra, to niech te gry wideo za bardzo... Preferuję bezpieczną jazdę, dokładnie. Jak my wszyscy. Dziękuję bardzo w takim razie. Damian Szmigielski po zwycięstwie na gali ACB 29. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Cześć.